Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Popkultury KBM. No i co? Kolejna recenzja na tym kanale. No jest taka nietypowa recenzja, bo będzie ona troszeczkę krótsza niż wszystkie, ponieważ omawiamy krótszy serial. Jest to serial animowany. W sensie nawet nie wiem, czy jest to serial, to są po prostu takie 5 krótkich odcinków, 5 krótkich części. Podzielone po 4 minuty, więc naprawdę nie ma co omawiać tak naprawdę. Oczywiście, ja jestem Groot, czyli I am Groot. No ja na to tak zbytnio nie czekałem, ale wiedzieliśmy, że to się w tym roku prędzej czy później pojawi. I ja czekałem. Ja czekałem, ale nie aż tak jak na przykład na She-Hulk, która już niedługo nam wychodzi, bo już za 8 dni przesunęli teraz z 17 na 18, będą co czwartek. Jakby nie dziwimy się, bo no wiadomo, będzie Andor, będzie Bad Batch, więc to wszystko może tak jakby się, się pokrywać ze wszystkim, nie? No i dobrze, że to przesunęli na czwartki. No ale dobra. No to co? Od początku. I Am Groot, czyli jest to taki 5 odcinków podzielonych i to nie jest tak, że mamy jeden serial i wchodzimy w niego i mamy 5 odcinków. To jest tak zrobione na Disney Plus, że mamy tak jakby 5 filmów. W sensie wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? 5 filmów i wchodzimy w jeden i możemy sobie otworzyć. Nie ma odcinków, tylko po prostu są te odcinki tak podzielone na po prostu na jedną część. Także no. Na Comic-Conie zapowiedzieli nam drugi sezon, więc no to będzie ciekawe, co tam będzie w tym drugim sezonie, ale naprawdę, tutaj nie jest to jakaś produkcja, która może wpłynąć na losy MCU czy coś takiego. Pokazuje Groota, że co tam robił. To jest po prostu taka, wiecie, komediówka z Grootem, jakieś tam, wiadomo, mu się przytrafiają jakieś złe rzeczy, ale oczywiście wychodzi z tego humorem i naprawdę jest dobrze. Naprawdę, nie jest tragicznie. Ale spodziewałem się czegoś więcej, bo naprawdę trwa to za krótko. Trwa to za krótko i mamy tak naprawdę w każdym odcinku inną historię. I te historie zawsze się dla Groota dobrze kończą. No i w sumie no. Jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić najnowszych recenzji na kanale, bo już za 8 dni She-Hulk, przypominam. No dobrze. No to tak, ogólnie mamy 5 odcinków. Pierwszy odcinek to jest Groot w kąpieli, robaczywe szczęście. Ale ogólnie tak to nie jest, bo ja oglądałem w kolejności najpierw tak, pierwsze kroki Groota. W sumie kolejność tutaj nie jest ważna. Tutaj mamy 5 różnych historii, tutaj nie jest ważna, ale ja oglądałem w historii takiej. Pierwsze kroki Groota. Robaczywe szczęście, Groot w kąpieli, roztańczenie i arcydzieło. Także ja taką kolejność obrałem, bo tak mi sugerowali na Disney Plus, więc no, nie będę wybrzydzał, nie? Także no, jeśli chodzi o pierwsze kroki Groota, tam mamy Groota, który walczy z drzewkiem. To jest nawet ciekawe, to jest nawet ciekawe, takie, no wiecie, humorystyczne. Na przykład w Robaczywym Szczęściu mamy tą bardziej taką, chyba najlepszy odcinek to jest ze wszystkich, albo piąty, to arcydzieło, gdzie no tam mamy już naprawdę ciekawe rzeczy, mamy te stworki, mamy ten liść, który Grootowi wypada, to jest śmieszne to było, nie? To było ciekawe i naprawdę, no, to nie jest to jakieś mega, mega tragiczne, nie? Na przykład w Groot w kąpieli mamy Groota, który się kąpie i tam to jest ciekawa scena, bo temu jakby fioletowemu stworkowi wypada ogon i on sobie go bierze. To jest śmieszna scena bardzo. I tam mamy bardzo humorystyczne sceny w kąpieli. Ogólnie tak, historia dzieje się oczywiście po Strażnika Galaktyki 1, pomiędzy Strażnicy Galaktyki 1 a Strażnicy Galaktyki 2. Także no. Także ciekawie. Nie pomiędzy Strażnicy Galaktyki 2 a Infinity War, tylko pomiędzy Strażnicy Galaktyki 1 a Strażnicy Galaktyki 2. Czyli jak obejrzycie Strażników Galaktyki tak chronologicznie MCU, to potem możecie włączyć sobie I Am Groot i potem Strażników Galaktyki 2, bo taka jest chronologiczna kolejność filmów MCU. Także no.
Także możecie sobie tak to odpalić. No dobrze, no. A przykład w odcinku Roztańczeni mamy Gruta, który tam sobie tańczy. To jakby, no wiecie, tutaj mega podoba mi się animacja, bo jest ona taka mega, mega realistyczna. Wygląda jakbyśmy grali w jakąś grę z piękną grafiką, w jakiegoś Ratcheta, nie wiem. Naprawdę, super to wyglądało, ta animacja i naprawdę. I piąty odcinek, arcydzieło, tam mamy już Rocketa, tam nam się Bradley Cooper pojawia, bo Vin Diesel i Bradley Cooper powracają do swoich ról. Oczywiście producentem jest James Gunn, Daniel Luigi robił muzykę. Także no, wszystko na swoim miejscu. No i odcinek arcydzieło, tam mamy już Rocketa i to jest też chyba jeden najlepszy odcinek, ten obrazek, który Groot namalował dla strażników. Naprawdę, Groot co tam stworzył, nie? Dziura w statku, próbuje taśmę tam przyczepić, jakby sporo, sporo rzeczy tam się dzieje. Obejście sami, polecam. Powiem tak, polecam, I am Groot. Jest ciekawe, ale czy czegoś się nowego dowiecie z MCU i ogólnie z historii Groota? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio, bo jest to takie, wiecie, niezależne historie, które nie mają wpływu na MCU. Także no. No ale dobra, nie będziemy wybrzydzać. Nie będę tego oceniał, ale tak jakbym już miał ocenić takie 6, ale no nie wiem, no. Napiszcie, jak wy oceniacie I am Groot, czy oglądaliście. No a za 8 dni She-Hulk, także już z MCU będziemy lecieć co tydzień. Dobrze, to tyle moi drodzy, do usłyszenia i na razie.